Dzień dobry, Katarzyna Prędkowska, witam i zapraszam na rozmowę dnia. Moim Państwa gościem jest profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, politolog Bartłomiej Michalak i dodam dziekan elekt Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Jakie ma pan plany na 9 czerwca? 9 czerwca będę akurat na wyjeździe naukowym w Wirtzburgu. Będzie pan głosował? Postaram się wziąć udział w głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Będę mógł zagłosować w każdym utworzonym obwodzie, również zagranicznym. Z tego, co się orientuję, w Wirtzburgu raczej komisji obwodowej nie ma, ale postaram się swój obywatelski obowiązek w miarę możliwości logistycznych zrealizować. Czyli trzeba się zainteresować procedurami w tym momencie. Ja oczywiście pytam o tego 9 czerwca w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mamy najnowszy sondaż. Ibris dla Radia Z pytał Polaków, kto z nich pójdzie głosować. I wynika z niego, że łącznie w wyborach zamierza głosować 44,8%. No i łącznie nie zamierza wziąć udziału w wyborach 51% wyborców. Jak pan to skomentuje? Po pierwsze trzeba pamiętać, że to jest sondaż. Sondaż nie jest, jest pewną prognozą. Sondaże zmieniają się pod wpływem różnych wydarzeń politycznych, a nie ma bardziej zmiennej natury właśnie niż polityka. Po drugie, sondaże zwykle przeszacowują, to znaczy ci, którzy deklarują, że pójdą, z reguły jest ich później mniej. Więc ja bym to szacował raczej w dół, w takich normalnych warunkach, takich, których polityka dzieje się rutynowo. No ale w Polsce w ostatnim czasie polityka nie do końca dzieje się rutynowo, mamy bowiem do czynienia cały czas z silnym napięciem politycznym i polaryzacją, co sprzyja oczywiście mobilizacji. Tym niemniej ten wynik mnie nie zaskakuje na poziomie poniżej 50%. Też tak bym obstawiał. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na trendy, na wyniki z poprzednich lat, no to w 2019 roku też było 40 parę. To była rekordowa frekwencja. Tak, rekordowa, bo jak z kolei sobie zajrzymy do wyborów, pierwszych wyborów do 2004, no to tam mieliśmy ponad 20%. Nieco ponad 20%, tak. 2009-2024. Czyli wydaje się, że no czyli dwie pierwsze elekcje miały słaby wynik, co tu dużo mówić. Kolejna wydaje się pokazała, no nie chcę powiedzieć sufit, ale taki optymalny poziom zainteresowania. Nie sądzę, żeby groziła nam powtórka, w tym sensie groziła z wyborów parlamentarnych. Jednak badania pokazują, że Polacy wybory do Parlamentu Europejskiego traktują nawet nie jako wybory drugoplanowe, jest taka kategoria, jak chodzi o zachowania wyborcze, second order election, czyli wybory drugoplanowe. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego to są wybory czwartoplanowe, po prezydenckich, sejmowych, samorządowych. Tak, mamy cały festiwal, tak? W związku z tym, ale nie chodzi mi tylko o chronologię, chodzi mi o ważność dla głosujących. W związku z tym ja bym się tutaj nie spodziewał, no chyba, że się coś wydarzy takiego elektryzującego politycznie, co spowoduje, że te elektoraty jeszcze się bardziej zmobilizują, ale to raczej nie będzie kwestia związana z samą Unią Europejską, tylko wybory do Parlamentu Europejskiego są takim refleksem, odbiciem, a z drugiej strony testem partii politycznych przed jednak ogólnokrajową elekcją. A czy słusznie, że to są wybory drugiej kategorii dla nas Polaków? Oczywiście, że niesłusznie, dlatego że wiele rzeczy w tej chwili dzieje się na szczeblu unijnym, ponadnarodowym. Są problemy, których państwa narodowe nie są w stanie rozwiązać w pojedynkę. My jesteśmy członkiem największej międzynarodowej wspólnoty. W związku z tym, czy takie kwestie jak pomoc dla Ukrainy, tak? Czy kwestie sankcji wobec Rosji, czy no, wcześniej epidemia, tak? Kryzys uchodźczy. To są wszystko kwestie, które wymagają rozwiązań na poziomie wspólnotowym, bo państwa w pojedynkę sobie rady z tym nie dają. Dodatkowo mamy jeszcze w Europie już dość wyraźny spór o model integracji europejskiej, prawda? Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no jednak tych głosów eurosceptycznych
jest w różnych krajach, nie tylko w Polsce, coraz więcej. W związku z tym taka poważna debata w obrębie wspólnoty powinna się odbyć. I Parlament Europejski, który ma demokratyczną legitymację swoich społeczeństw europejskich, jest takim miejscem, w którym to się powinno odbyć. Widzimy, jak Unia Europejska w kwestii tak zwanego Zielonego Ładu nie do końca jednak dobrze zakomunikowała pewne rzeczy. Wydaje się, że tam ten deficyt demokratyczny w tych działaniach też był istotną przyczyną, która wygenerowała późniejsze konflikty, nie tylko w Polsce, przecież pamiętam inne kraje. W związku z tym w obiektywnych kategoriach wybory do Parlamentu Europejskiego są oczywiście jak najbardziej ważne. Natomiast nie łudźmy się, wyborcy zawsze będą je postrzegać przez pryzmat refleks, przynajmniej ich część wyborów krajowych. Ja tutaj powołam się jeszcze na inny sondaż, z którego wynika, że jednak zainteresowanie jakby Europą, mimo tego, co często mówimy powszechnie, nie jest takie małe. To jest sondaż z 2023 roku, Eurobarometr, i wynika z niego, że 71% obywateli jest świadomych wpływu, jaki Unia wywiera na ich codzienne życie. 62% respondentów czytało niedawno informacje o Parlamencie Europejskim. Obywatele są najbardziej zadowoleni ze wsparcia Unii dla Ukrainy, to o czym Pan wspominał, 69%. Oraz działań na rzecz obrony demokracji i praworządności, 64%. Z tych danych też wynika, że młodzi poszli głosować w 2019 roku. Czyli jednak rozumiemy Europę, interesujemy się? No tak, ten trend jest jednak wzrostowy. No to tak jak mówiliśmy na początku, jednak jak popatrzymy na te globalne wyniki frekwencji wyborczej, to ona jednak się podwoiła. No to z 20 paru na 40 parę, no to jest skok gigantyczny, więc też znajmy proporcje, z jakiego pułapu zaczynaliśmy. Co więcej, jeśli chodzi akurat o młodych, to w tych pierwszych elekcjach to młodzi, czyli w przedziale 18-30 lat mniej więcej, to była grupa najrzadziej głosująca w tych wyborach. 20 parę procent w tej grupie wiekowej osób głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No więc jeżeli rzeczywiście dane, o którym pani mówi, tego sondażu miałyby chociaż zbliżone przełożenie, no to jest oczywiście duży wzrost zainteresowania. Wydaje mi się, że to się bierze generalnie z takiego wzrostu świadomości również, a może nawet przede wszystkim młodego pokolenia, dotyczących kwestii globalnych wyzwań, prawda? Problemy klimatyczne, zmiana pogody, ekologia, prawda? No, po raz kolejny rok z rzędu mamy w maju suszę, tak? Czyli że Unia zajmuje się ważnymi tematami, tak? A przynajmniej powinna, no bo tak jak mówiłem na początku, to są kwestie, czy nam się też podoba, czy nie, których nie do końca jesteśmy w stanie sobie sami z nimi poradzić. No i jesteśmy częścią tej wspólnoty, w związku z tym prawdziwa demokratyczna debata, nawet w obliczu różnic co do wielu rzeczy, powinna się odbyć. I Parlament Europejski jest doskonałym miejscem do tego, żeby to właśnie uczynić. Panie profesorze, w jakim stopniu ordynacja wyborcza wpływa na frekwencję? Czy wpływa? Czy jest to przejrzysty system głosowania? Ordynacja wyborcza paradoksalnie nie wpływa jakoś znacząco na frekwencję w tym sensie, że wyborcy nie widzą tego związku między zasadami wyboru a jakby wynikami. Natomiast czyli jakby ten odbiór, tej recepcji nie ma do końca. Natomiast faktycznie reguły systemu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego powodują, że ta frekwencja, a w zasadzie nawet nie tyle frekwencja, co odpowiednio ulokowane poparcie wyborcze ma znaczenie w tym sensie, że decyduje o liczbie mandatów przypadających poszczególnym okręgom. Trzeba bowiem pamiętać... Przypomnijmy, że nie ma, tak, stałych mandatów przypisanych okręgom. Dokładnie. Mamy 13 okręgów w całej Polsce. No i nie wiemy tak naprawdę, ile Kujawsko-Pomorskie na przykład weźmie. Tak? Tak, w tej chwili mamy dwóch europarlamentarzystów. A w 2004 jednego i co więcej zabrakło kilkanaście tysięcy głosów, gdyby się one inaczej rozłożyły. W sensie nie pomiędzy okręgami, żeby było śmieszniej, tylko pomiędzy komitetami wyborczymi, to województwo kujawsko-pomorskie mogło nie mieć ani jednego mandatu. Natomiast i tak te dwa to jest za mało, bo powinniśmy mieć z potencjału ludnościowego trzy. To ten system powoduje, że okręgi dostają mandaty ex post, już po wyborach, na podstawie wyników poszczególnych ugrupowań
w tych okręgach. Właśnie objaśnijmy tak najprościej jak się da naszym widzom, jak to się liczy. O, to najprościej to się tak do końca nie da, ale wygląda to w ten sposób. Najpierw że, kraj, tak? Tak, tak naprawdę w wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy jeden ogólnokrajowy okręg wyborczy, jeśli chodzi o podział mandaty pomiędzy komitety wyborcze. I one rywalizują i to działa podobnie jak w wyborach do Sejmu. Metoda Donta, 5% klauzula zaporowa. Na podstawie wyników z całego kraju dostają adekwatną liczbę mandatów po podziale metodą Donta. I następnie te mandaty są, które już komitety wiedzą, dostały z tego podziału, są przesuwane niejako do okręgów, zrzucane. Mhm. Na podstawie innej z kolei metody Harry'ego Meyera. I teraz właśnie tu wchodzi w grę frekwencja, a w zasadzie frekwencja dobrze ulokowana, bo można oddać głosy na partię poniżej progu, mieć wysoką frekwencję w danym okręgu i nie dostać żadnego mandatu. Trzeba dobrze głosować. Czyli ordynacja sprzyja tym dużym, mocnym? Tak. Ugrupowaniom? Można powiedzieć w tym sensie, że tak. W tym sensie można powiedzieć, że sprzyja dużym ugrupowaniom. Ale jeśli dużo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pójdzie głosować, to jest szansa, że będzie więcej tych mandatów i przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, czy też nie? Pod warunkiem, że w innych okręgach ten wynik będzie gorszy. Czyli no tutaj znowu wszystko zależy od wszystkiego. Nie ma tu prostego przełożenia. Nie ma właśnie. Dlatego jakby skomplikowanie czy nieprzejrzystość tego systemu wyborczego powoduje, że nie możemy jednoznacznie tego powiedzieć. Znamy dokładnie mechanizmy, no bo to wynika z matematyki, czyli my musimy dobrze zagłosować licznie i właściwie, a inni muszą zagłosować niewłaściwie, nielicznie. I wtedy możemy dostać nawet mandatów więcej niż nam przynależy ze zwykłej równości materialnej głosu. Chyba ten system też sprzyja do takich kalkulacji wyborczych, jeśli chodzi o partie, no bo na przykład przyjrzyjmy się listom, tak? Powiedzmy, Nowa Lewica i tutaj silna kandydatka, zdawałoby się, Joanna Scheuring-Wielgus z Torunia, wystawiona jako liderka numer jeden w Wielkopolsce. Czyli co? Lewica na przykład liczy, że z Wielkopolski są większe szanse na zdobycie mandatu? Trudno mi powiedzieć, bo musiałbym znać po pierwsze wyniki wewnętrznych badań elektoratu lewicowego, a po drugie strategię, więc na tym poziomie nie chcę się... W województwie kujawsko-pomorskim słaby wynik lewicy do sejmiku województwa i regionalnego, no, więc może z tego... Tak, tak to kalkuje. Może być odpowiedź. Co więcej, jeśli chodzi właśnie o województwo, o ten okręg wielkopolski, nazwijmy to, bo to nie jest tak, że każde województwo ma swój okręg, tak? Jest, tak sama pani powiedziała, 13 tych okręgów. To akurat ten obszar wielkopolski, on jest z reguły nadreprezentowany. To znaczy dostaje więcej mandatów, niż by wypadało właśnie z tej relacji potencjału ludnościowego. Więc to może być kolejna przesłanka. Czyli jak złożymy te dwie przesłanki, że tu był słaby wynik, jeśli chodzi o lewicę i dodatkowo powiedzmy ta frekwencja też nie jest jakaś nadzwyczajna, a tam jest większy potencjał ludnościowy, większa liczba głosujących i jeszcze większa szansa, że lewica zrobi lepszy wynik, to może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego tam, a nie tu. Wszystko okaże się 9 czerwca. Czynników wpływających na zachowania wyborcze, jak wiemy, mamy bardzo dużo, także pogoda, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję. Moim Państwa gościem był profesor UMK Bartłomiej Michalak. Za moment zbliżenia, na które zapraszam, Katarzyna Prędkowska. Do zobaczenia.